Witaj, Izo, po raz kolejny w naszym studiu w Warszawie. Witam. Chciałbym dzisiaj poruszyć kilka ważnych tematów, a przede wszystkim sam fakt, że zagrałaś w dwóch najnowszych teledyskach przy współpracy z Patrykiem Borą. Tak, to były fajne teledyski. Jeden to był Kogel Mogel, kręcony nad jeziorem w Margoninie. Piękne jezioro, w fajnym zajeździe, w tej fajnej restauracji, w której robiliśmy w ogóle ten teledysk. Patryk jest bardzo dobrym producentem, wie czego chce. Konkretnie mówi, co mamy, czego oczekuje od nas, więc jesteśmy zorientowani, jak mamy to zrobić. Jest rzeczowy. Ten teledysk był kręcony naprawdę w bardzo dobrych warunkach. Mieliśmy drona, mieliśmy dobry samochód wypożyczony, długą limuzynę i wszystko było przygotowane, i stroje, i trunki, i szkło, i w ogóle. O wszystko żeśmy zadbali. Ten teledysk robiliśmy, zresztą oba teledyski robiliśmy własnym sumptem za nasze pieniądze. Oczywiście duży wkład w tym był pana Józefa, ale wszystko było przygotowane przez nas, i stroje, i rekwizyty. Naprawdę własnymi siłami zrobiliśmy te teledyski i wyszły naprawdę bardzo fajne, komfortowe, bardzo eleganckie. Uważam, że naprawdę fajne i zabawne przede wszystkim, które nadają się na imprezy, trochę prześmiewne, trochę ciekawe i na pewno zrobione solidnie. Zwłaszcza rzetelnie zrobione. Warto nadmienić, że w pierwszym teledysku tak naprawdę przypadkowo załapała się na imprezę, a w drugim teledysku jesteś obsypywana właśnie tym pieniędzmi i poznajesz pana z Dubaju. Tak, tak, tak. Fajny ten teledysk. Dobrze zrobiony, w fajnych miejscach. No, bardzo prześmiewne oczywiście, bo to życie tak nie wygląda jak w tym teledysku, no ale chcieliśmy, żeby to było fajne i ciekawe. A czy w twoim życiu nieraz tak się zdarzyło, że udało się tobie załapać się na tą czy na inną imprezę, tak jakby chociażby zostało to pokazane właśnie w tym pierwszym teledysku? No może nie aż tak, żebym się aż tak załapała. Te imprezy były raczej zawodowe i służyły temu, żeby współpracować z ludźmi. I też były fajne, też były bardzo ciekawe, szczególnie były fajne były festiwale filmowe w Międzyzdrojach, w Gdyni, różne koncerty, no dużo było bardzo dobrych imprez i zawodowych i gdzie było bardzo elegancko, były piękne koncerty. Ostatni koncert, na którym pamiętam, byłam na koncercie Ich Troje. Ale dobrze, Iza, może wróćmy tutaj do tematu, bo koncerty koncertami, ale jednak czy możemy spodziewać się kolejnego teledysku, trzeciego? Czy Patryk Boro tutaj już ma zamysł i pomysł na ciebie? Tak, tak, tak. Zrobimy na pewno jeszcze teledysk, tylko że będę więcej śpiewać. Po prostu zrobimy z całą piosenką moją, bo w tym pierwszym teledysku to dziewczyny nie kazały mi śpiewać. Po prostu one się czuły solistkami, ja tam i tak podparłam to wszystko. Ale fajnie, bardzo mi się podobało, bardzo dobrze. Ja dobrze śpiewam, także bardzo fajnie to wyszło. Mogłabyś, Iza, chociaż zanucić kawałek jednego z tych teledysków? Imprezy nadszedł czas, weekend już jest tylko nasz. Dzisiaj mamy właśnie piątek. Czy masz plany na dzisiejszy wieczór? Będziesz imprezować pomimo właśnie tejże pandemii? Nie, nie będę imprezować. Dzisiaj mamy dużo spraw do załatwienia w ciągu dnia. No i wieczorem pewnie usiądziemy gdzieś przy jakimś winku, sobie porozmawiamy i spotkamy się. Teraz imprezy są w domach. Czy twoim zdaniem w tym roku będą święta Bożego Narodzenia? Bo jednak już, tak jak widzisz, w naszym studiu już mamy choinkę, już odczuwa się ten klimat świąteczny. Czy twoim zdaniem rząd lub Kościół odwoła te święta Bożego Narodzenia, czy jednak będą? Nie, nie odwoła święta, na pewno się odbędą. Mamy już choinkę tutaj przygotowaną, no może jeszcze nie do końca, ale już przynajmniej w jakimś zamyśle.
jakieś kokardki pewnie do tego dojdą. Święta absolutnie odbędą się, bo jesteśmy krajem chrześcijańskim, więc święta muszą się odbyć. Będziemy w rodzinach bardziej zespoleni niż kiedykolwiek, ponieważ ta pandemia łączy mimo wszystko. Po prostu jesteśmy, w tej chwili mamy czas na to, żeby być z rodzinami, z własnymi dziećmi, żeby po prostu przypilnować dzieci do nauki, bo różnie to bywa, rodzice są zapracowani, rozbiegani, a teraz po prostu będziemy bardziej skonsolidowani z rodzinami. Jestem pewna, że święta się odbędą, jesteśmy krajem chrześcijańskim, więc jestem pewna, że święta się odbędą. Właśnie, Iza, wszyscy my to wiemy w tym przypadku, że Polska jest krajem katolickim, ale może powróćmy... Katolickim, chrześcijańskim. Powróćmy jeszcze do ostatnich wydarzeń w Polsce. Poczynając tutaj od ostatnich wyborów prezydenta Dudy. Czy twoim zdaniem Polska jest podzielona na dwa obozy? Biorąc pod uwagę, czy to chociażby ostatnie wybory, kiedy mieliśmy kandydatów i Dudę, i Trzaskowskiego, jak i zarówno ogólnopolskie strajki kobiet. Twoim zdaniem, jakie jest nasze społeczeństwo? Podzielone czy nie? Nie. Nasze społeczeństwo nie jest podzielone. Ja tak uważam, że nasze społeczeństwo jest podzielone. Jesteśmy wszyscy Polakami. Kochamy swój kraj. Nasz kraj jest piękny i uważam, że nasze społeczeństwo nie jest podzielone, tylko rząd po prostu podejmuje nieodpowiednie decyzje i przede wszystkim w nieodpowiednim czasie, co jest bardzo istotne. To dlaczego są te strajki? Chwileczkę. Niepotrzebne były wybory korespondencyjne. To było i jeszcze zaplanowane w nocy, o 4 rano, czy tam którejś. To była głupota, ponieważ nasz kraj nie jest do tego przyzwyczajonym, więc chcielibyśmy decydować o takich rzeczach. To powinno być uzgodnione ze społeczeństwem, czy my się na to zgadzamy w ogóle, bo jesteśmy krajem demokratycznym. Jeżeli ktoś nam coś narzuca, to już nam się to nie podoba. Poza tym dużo pieniędzy zostało wydane na te wybory, co było kompletnie niepotrzebne. Jeśli chodzi o kandydatów, dobrze. Jedni mówią Trzaskowski, drugi mówią Duda. Ja byłam za Dudą, ponieważ Duda jest przyzwoitym człowiekiem i uważam, że jest odpowiednim kandydatem na prezydenta. Każdy ma swoje zdanie. Przecież każdy ma swoje zdanie i każdy może powiedzieć to, co uważa, ale ja byłam za Dudą i nadal jestem za Dudą. Duda zrobił w tej chwili klauzulę do Trybunału Konstytucyjnego. Po co było w ogóle zaplanowane? Nie żadną klauzulę, tylko złożył projekt nowej ustawy do Sejmu. A dlaczego tak naprawdę kobiety wyszły, setki tysięcy kobiet wyszły na ulicę? Dlatego, że zostało im narzucony zakaz aborcji w każdym przypadku. Nie zgadzamy się nam na to, nie ma pozwolenia na to, żeby kobiety rodziły dzieci, których nie powiem nie chcą, ale które po prostu nie będą w stanie później wychować, utrzymać. Dzieci chore, dzieci upośledzone, uszkodzone płody, dzieci z gwałtów. Żadna z nas by nie chciała być zgwałcona, żadna z nas by nie chciała urodzić chorego dziecka. A ty chciałabyś urodzić na przykład dziecko niepełnosprawne? Absolutnie, więc dlatego kobiety wyszły, ponieważ wiedzą, co są w stanie zrobić, mają rodziny, mają utrzymać jeszcze te rodziny, które mają i te dzieci, które mają, więc niepotrzebne są takie sytuacje, gdzie ktoś nam coś narzuca z góry i jeszcze mówi, że tak będzie dobrze, bo takie są zasady. Jakie są zasady? Każda z nas będzie odpowiadać za swoje czyny, czy to w czyściu, czy to jeszcze na ziemi. Każdy i mężczyzna przede wszystkim, który jest też odpowiedzialny za tą sytuację, będzie odpowiadać za dany czyn. Pamiętajcie, że i tak wszystko spoczywa na kobietach. Kobiety zawsze są obciążone bagażem. Mężczyźni pójdą, zostawią i niczym się nie przejmują. Kobieta jest zawsze poszkodowana, albo może nie poszkodowana, ale zawsze odpowiedzialna za daną sytuację. A co w takim razie rząd powinien zmienić w Polsce, aby nie dochodziło do tych aborcji, aby nie dochodziło do tych gwałtów i aby jednak nie było tychże strajków w Polsce? Czy nie należy tutaj zacząć od tej edukacji seksualnej, przeciwko której jest PiS? Tak, na pewno należy nie zaprowadzić, ale ja uważam, że edukacja seksualna jest.
To dlaczego ostatnio i rodzice protestują, że nie chcą tej edukacji seksualnej? Dlatego, że rodzice w ogóle nie chcą, żeby dzieci się uczyły czegokolwiek. Ale rząd również. W kościoła, w sensie religii, w sensie nauki seksualnej. To wszystko jest i było w szkołach. No nie wiem, czy było tak naprawdę, kiedy dyskusja na temat edukacji seksualnej dopiero w tym roku rozpoczęła się i PiS był przeciwko, że jej jednak nie życzy, żeby była edukacja seksualna, a tym samym stanowisko PiS-u jest przeciwko środowisku LGBT, jak również przeciwko uczeniu antykoncepcji młodzieży. Co ty powiesz na to? A dobrze, że już mówimy o takich rzeczach, to myślę, że PiS, znaczy ja akurat nie jestem wielbicielką PiS-u, bo PiS zrobił mnóstwo bardzo złych decyzji. Pierwsze, wybory korespondencyjne, z którymi się nie zgadzamy. Druga sprawa, zakaz aborcji w przypadkach trudnych, za każdym razem nieuzgodnione ze społeczeństwem decyzje. Wyjście na cmentarz, gdzie chcieliśmy iść do swoich bliskich, co było strasznym posunięciem, bo wszyscy byliśmy na to przygotowani, niektórzy już wyjechali. Ja na przykład już byłam w drodze, kiedy jechałam do Szczecina do rodziców i musiałam wrócić po prostu, ponieważ o godzinie 16.30, o 16 chyba ogłosili, a ja o 16.30 miałam pociąg. Musiałam wrócić do domu, ponieważ okazało się, że nie będzie można pójść na cmentarz. Więc po co? Zobaczcie, jakie koszty to są. Trzeba kupić kwiaty, trzeba było kupić znicze, przygotować się z tym całym bagażem, jechać, trzeba było zawrócić. Albo już niektórzy już byli w danym miejscu, niektórzy w ogóle jadą i mieszkają w hotelu w tym czasie, dlatego że nie są w tym miejscu. To są wszystko duże decyzje i koszty, gdzie nie można na ostatnią chwilę podejmować takich decyzji. No i oczywiście szczepionki, że mamy wszyscy zaszczepić się i to obowiązkowo. Jeżeli będziemy chcieli zaszczepić, to się zaszczepimy. Nie musimy, my nic nie musimy. Jesteśmy krajem demokratycznym i my nic nie musimy. Jeżeli będą to szczepionki przebadane i będziemy wiedzieli, że to są pewne szczepionki, tak jak było w czasach Czarnobylu i tam te szczepionki były przebadane. Wszystkie dzieci były zaszczepione. Też zaszczepione wtedy piliśmy taki... Jodyny raczej pita, nie było szczepionek. Była jodyna. Nie, ale to było... No dobrze, ale to było przebadane i wiadomo, że to było przeciwko jądrowej sprawie. Więc wszyscy po prostu i dorośli również na tyle, ile wystarczyło, byliśmy przebadani i przyjęliśmy tą szczepionkę. Tutaj nie wiadomo. Nie wiadomo, jak to będzie. Czy czasem nie zostanie nam wszczepiony wirus. Tego się boimy. Więc nie zaszczepimy się wszyscy, dopóki to nie będzie skontrolowane, że nic nam nie grozi. A zwłaszcza seniorzy, którzy są narażeni. A w twoim przypadku, Izo, w tym roku, jak rozumiem, nie złapałaś koronawirusa. Udało się jednak tobie bez szwanku wyjść w trakcie całej pandemii. Mocny organizm, pije przede wszystkim, o właśnie, to chcę powiedzieć. Co pijesz? Piję wodę z czosnkiem i z olejem lnianym. Piję codziennie. Po prostu ząbek czosnku przekrawam w poprzek, znaczy wzdłuż i zalewam to wodą normalną, nie gazowaną wodą i dolewam troszkę oleju lnianego. Olej lniany powoduje łagodzenie jelit. Czosnek na pewno jest antybiotykiem, więc dzięki temu jestem zdrowa. Co zmieniło się? To polecam bardzo. W tym roku mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co się zmieniło się? Bo przy poprzednich wyborach mocno popierała się Donalda Trumpa. W tym roku jednak masz innego swojego faworyta. To znaczy nie mam faworyta, tylko chciałam powiedzieć, że nadal popieram prezydenta Trumpa, dlatego że prezydent Trump spowodował, że świat był trzymany w ryzach. Cały Daleki Wschód, Korea i w ogóle wszystkie kraje uważam, że dzięki Trumpowi po prostu boją się Ameryki, boją się w ogóle świata, więc nie będą lekko postępować. To dlaczego Amerykanie zagłosowali jednak za Bidenem? Właśnie, Amerykanie zagłosowali na Bidena, ale Amerykanie są krajem
chrześcijańskim i przede wszystkim krajem demokratycznym. No i protestanckim również. No tak, ale demokratycznym głównie. Za prezydenta Obamy były krajem demokratycznym. Pamiętajcie, że prezydent Ameryki jest głową świata, zaraz po papieżu. On decyduje właściwie o wszystkim i on trzyma cały świat, że tak powiem, w ryzach. Mamy nowego prezydenta, jest to Joe Biden, jest to starszy człowiek, niestety, nad czym boleję i czego się obawiam w ogóle, ale mamy świetną wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Panią Kamalę Harris. Która może zostać nowym prezydentem później. Ta piękna, mądra, widać, że bardzo odpowiedzialna, ciekawa, przebojowa. Widać, że to jest człowiek bardzo rzetelny i ona może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. I światem będą rządzić kobiety. Pamiętajcie, słowo kobiet jest bardzo ważne, zdanie kobiet jest bardzo ważne. Jeżeli nie będziecie brali pod uwagę, czy nie będzie brane pod uwagę zdanie kobiet, to świat się zawali. Kobiety nad wszystkim panują. Kobiety rodzą. Kobiety trzymają, że tak powiem, cały świat. Kobiety to służba zdrowia. Kobiety to obsługa wszelkich gałęzi naszego życia. Bez kobiet nie ma życia. Mężczyźni chcą decydować? Nie, mężczyźni nie będą. Kobieta jest szyją i kobiety trzeba brać pod uwagę, dlatego że kobiety odpowiadają w ogóle za cały ten świat. Nie ma co ukrywać, kiedy nowy tak naprawdę kandydat na prezydenta, czyli obecnie prezydent elekt, doszedł w tej chwili do głosu, jakby nie był, to od razu powiedział. Nie chciałabym, żebyśmy za 2 lata mieli jakąś sytuację tego typu, że... A dlaczego mówisz, że za 2 lata może on umrze? Nie wiem, boję się. Ale widzisz, mówię, jak tylko doszedł tutaj, mówię, wszedł na trybunę, od razu powiedział, dla niego wszyscy Amerykanie są równi tak naprawdę, w porównaniu z Trumpem. Wiedział, że jest prezydentem wszystkich Amerykanów i że będzie tolerancyjny dla wszystkich ludzi, czy inni, czy LGBT, czy inni, czy kobiety, czy mężczyźni, wszyscy. I on będzie tolerancyjny dla całego świata. Zobaczymy. Zobaczymy. Poza tym to on dopuścił po raz pierwszy w historii świata, że jednak pierwsza kobieta będzie wiceprezydentem, tak, czego u Trumpa nie było. No właśnie, i być może on został prezydentem, bo prawdopodobnie Trump by do tego nie dopuścił, żeby kobieta była w zarządzie, w ogóle w rządzie Stanów Zjednoczonych. Czyli Trump jednak był tą osobą, który dyskryminował poszczególne, czy to grupy etniczne, czy poszczególne światopoglądy. Ale Trump robił dobre posunięcia, ponieważ Ameryka i świat był zalany Syryjczykami, różnymi innymi narodami, które mają własny kraj i niech pilnują swojego kraju. Zalali Europę, zalali Francję, zobaczcie co się dzieje, zalali Meksykanie, zalali Stany Zjednoczone. Trump po prostu robił porządek z tym wszystkim, więc robił dobrą robotę i nie można powiedzieć, że jest republikaninem, ale robił dobrą robotę, więc nie można powiedzieć, że Trump robił same złe rzeczy. Jednak jego nie wybrano. Jednak jego nie wybrano, a czy nie przypomina tobie ta sytuacja z Polski i ze Stanów, kiedy tak naprawdę dany naród i tu i tam zostały podzielone na 2 obozy. Bo w Polsce tak naprawdę Trzaskowskiemu niewiele zabrakło, tylko 500 tysięcy głosów, aby wygrać wybory, a tam jeżeli chodzi o Trumpa jednak była zbyt duża przewaga, że przegrał. No i co mam powiedzieć? No i właśnie, czy naród jest podzielony? Czy to w Stanach, czy to w Polsce? Po raz kolejny u ciebie pytam. Wyniki chyba same za siebie wskazują, nie? No wyniki wskazują same za siebie, ale ja uważam nadal, że mamy najlepszego prezydenta, jaki kandydował. Izo, ostatnio w mediach jest dość taki popularny temat, a jednocześnie dość przykry dla nas Polaków, kwestia pedofilii w kościele i kwestia ukrywania tego przez wielu polskich hierarchów. Co o tym sądzisz? Bo tutaj nie tylko chodzi o Gulbinowicza, który został no niestety ukarany przez Stolicę Apostolską, jak również ostatnio, wiesz o jakiego metropolitę krakowskiego chodzi? No wiem, o pana Dziwicza. Wiecie co, to jest w ogóle trudny temat i to jest temat, który występuje na całym świecie i w różnych dziedzinach.
czy to jest kler, czy to jest turystyka, czy to jest w firmach, w konsorcjach, w różnych naprawdę dziedzinach. To jest temat trudny, gdzie kobiety są molestowane, nękane, zmuszane do pewnych zachowań. A tutaj dzieci, jednak młodzież. Ale tutaj chodzi o dzieci. Dzieci i dziewczynki i chłopców. To jest straszne, że w ogóle do takich rzeczy dochodzi, że w ogóle nikt na to nie reagował przez wiele lat, że teraz dopiero w wieku 90 lat takiego Gulbinowicza czy koło jakiegoś innego. Czy Dziwisza. Chwileczkę, o Dziwiszu to będziemy rozmawiać osobno. O kardynale tym włoskim. Słuchajcie... Waszyngtońskim. Tak. O Waszyngtońskim. Mac, jak on się nazywa, ten kardynał? No to mniejsze o to, jeżeli chodzi, możemy nazwiska pomijać. Tak. Wiemy to wszystko. Nic to nie daje, że i czytam to, co w filmie było pokazane o księdzu, który był ukarany dopiero w wieku 80 czy 90 lat. To naprawdę jest za późno. To trzeba robić od razu. Ja bym takich po prostu, którzy coś takiego zrobili i jakby się to po prostu wydało, natychmiast wyrzuciła z zakonu jakiegokolwiek na ulicę, bez prawa czegokolwiek. Niech idzie do normalnej pracy, niech się nauczy rozumu, absolutnie. Nie wolno takich rzeczy robić. Czy w rodzinach dziecko musi natychmiast reagować, powiedzieć, że coś takiego się stało. Nie można do tego dopuszczać. Absolutnie. Cóż z tego, że taki arcybiskup czy jakiś biskup został ukarany w wieku 90 lat i mu insygnia odebrali. Po co mu te insygnia w tym wieku? No w zasadzie faktycznie to jest symboliczna kara, ale z drugiej strony przecież to nas biskupi nauczają, że orientacja homoseksualna to jest niezgoda tutaj jednak z wiarą, z religią, a z drugiej strony tak naprawdę jest to zakłamanie, każdy bo sami uczestniczą. Każdy człowiek jest wolny, czy to jest wiara taka, czy inna, każdy człowiek jest wolny, jak oni nawet między sobą coś takiego robią, to jest też ich sprawa. Ale jednak jest to niezgodne z nauczaniem Kościoła. To jest ich sumienie. To jest ich sumienie. Oni za to będą odpowiadać przed Bogiem w czyśćcu, na ziemi, gdziekolwiek. Ale z drugiej strony nie ma co ukrywać molestowanie, czy to kleryków, czy mężczyzn, czy chociażby samych dziewczynek jest nie tylko niezgodne z nauczaniem Kościoła, ale też jest niezgodne z naszym miejscowym prawem. Tak, jest niezgodne i nie wolno do tego dopuszczać. Przede wszystkim do pedofilii. Pedofilia jest największym świństwem, jakie może istnieć na świecie. Jak ta sprawa zakończy się z kardynałem Dziwiszem? Czy jednak kardynał Dziwisz w jakiś sposób tutaj wyjaśni swoje zaniedbania? Dlaczego jednak te kwestie nie były przekazywane tutaj wyżej? Dlaczego papież, czy to Jan Paweł II, czy nie papieże, nie wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje się, czy to w Polsce, czy w innych krajach, kiedy kardynał Dziwisz był odpowiedzialny i tak naprawdę grał pierwsze skrzypce? No właśnie teraz dopiero dowiedziałam się o tym. Ja muszę powiedzieć, że pan kardynał Dziwisz jest wspaniałym człowiekiem, dobrym i bardzo odpowiedzialnym. On przede wszystkim był przy papieżu i on musiał łączyć te dwie sytuacje, czyli Watykan i Polskę. Pamiętajcie o tym, że papież był człowiekiem, który odpowiadał za cały świat. W ogóle był, patrzcie ile kadencji. Papież był człowiekiem, który... Nie kadencji, ile lat? Ile lat przede wszystkim. Papież doprowadził do zniesienia komunizmu. Papież, no i oczywiście kraje i rządy i cała sytuacja doprowadziła do zniesienia komunizmu, do rozwalenia muru berlińskiego, do wprowadzenia pokoju na świecie. Ale to i tak nie usprawiedliwia do pewnych czynów. Wiary na całym świecie, czy to Meksyk, czy to Argentyna, czy różne inne sytuacje. Pamiętajcie, że papież odpowiada za cały świat. To jest prawie, że głowa świata.
Więc on miał inne rzeczy na swojej głowie i na pewno, jeżeli do niego cokolwiek doszło, to kazał to rozwiązywać na etapie hierarchii duchownej tutaj, w zakonach, a nie, że takie rzeczy dochodziły do niego. On miał na pewno i na pewno to zlecał. Myślę, że i Dziwisz takie rzeczy zlecał, jeżeli do czegoś takiego dochodziło. Tylko tutaj były zaniedbania na niższym szczeblu. I właśnie tutaj cała afera rozpętała się, jeżeli mówimy o okresie, kiedy Dziwisz powrócił do Polski, kiedy już tutaj dawno, był już wiele lat po śmierci papieża, kiedy on był metropolitą krakowskim i to właśnie tu na miejscu Dziwisz zaniedbał właśnie te poszczególne tutaj procedury, że jednak przez kilka lat nic się nie działo. Dopiero jak media zainteresowały się, dopiero rozpętała się wojna. Media się zainteresowały, to bardzo dobrze. Była wprawdzie nagonka przez wiele miesięcy na Claire i w ogóle na wszystko po filmie Siekielskich, ale wiecie co, nie wszyscy księża są źli, naprawdę. Trzeba wziąć pod uwagę, że wiara nie uczy złego. Bóg jest jeden, ma kilku proroków, każda wiara ma dobre i złe strony, no przede wszystkim dobre, nie uczy niczego złego, więc nie można w tej chwili jechać na kościół, bo kościół jest to sami klerycy, sami pedofile i w ogóle, absolutnie, bo tak nie jest. Pamiętajcie, że mieliśmy papieża, najważniejszego człowieka i jedynego na świecie takiego Polaka. I papież na pewno nie był pedofilem i na pewno nie był za pedofilią i na pewno nie był za promocją takich przypadków. No sam papież był filozofem jednak, jakby nie było, nie wiedział wiele rzeczy. Oczywiście, nie wiedział, albo nawet jeżeli się dowiedział, to kazał to zrobić na forum odpowiednich hierarchii kościelnych i ludzkich, i międzyludzkich, i według sumienia, bo każdy z nas ma sumienie i wie, co robi źle albo co robi dobrze. A przede wszystkim pamiętajcie, że wszyscy będziemy za to odpowiadać przed Bogiem. I to niekoniecznie w czyśćcu, możemy odpowiadać nawet teraz na ziemi. Dwa dni temu w Warszawie odbył się Marsz Niepodległości, który mimo zapowiedzi organizatorów, że w tym roku jednak jego nie będzie, to jednak odbył się. Twoim zdaniem, czy osoby, które tak naprawdę palą mieszkania, dewastują miasto, dewastują stolicę, atakują policjantów, czy to są ci prawdziwi patrioci, czy to są tak bardziej chuligani, twoim zdaniem? No właśnie, ten Dzień Niepodległości miał być piękny, spokojny. Wprawdzie w ogóle miał się nie odbyć jako taka manifestacja. Już tam zgodzono się na rajd, zgodzono, chociaż nie było to zaplanowane, było zaplanowane, ale nie było zgody na to. Miał być rajd samochodów, wszyscy mieli po prostu wyjść na taki marsz rajdowy dla bezpieczeństwa w samochodach, żeby się nie zarażać, żeby po prostu w razie jakiejkolwiek sytuacji, czy to będą jakieś petardy, czy rakiety, żeby to jednak ludzie nie byli narażeni, tylko byli w jakiś sposób chronieni. Jednak okazało się zupełnie inaczej. Wyszli ludzie na rowerach, na motocyklach, pieszo. Przede wszystkim wyszli chuligani, co jest straszną rzeczą, bo oni tylko szukają pożywki i wykorzystują takie sytuacje jak strajk kobiet, jak strajk, właśnie manifestacja niepodległościowa, żeby zademonstrować swoją głupotę, moim zdaniem. No jak można puszczać rakiety na balkony, jak można puszczać do mieszkań, jak można puszczać w takie miejsca, do sklepów i niszczyć? Po co niszczyć? Zobaczcie, ile policji w tej chwili, policja chroniła ludzi i to było widać, i w całych szwadronach chroniła Empik, a jednak mimo wszystko dużo, ogromne zniszczenia, podobno 35 milicjantów rannych, bardzo dużo ludzi jest rannych w ogóle po takiej imprezie i to nie jest żadna impreza, tylko to jest strajk. Ja w ogóle to chciałam pójść właśnie pod pomnik nieznanego żołnierza, pod pomnik Piłsudskiego, ale powiem szczerze, robiłam relacje i między Bogiem a prawdą to się bałam iść na ten rajd.
Naprawdę. A zauważyłaś... A jakby taka rakieta spadła mi blisko głowy? Ile było takich sytuacji, że spadło na strajku kobiet rakieta blisko twarzy i policja nie wiedziała, kogo chronić, czy tych, czy tamtych, czy kobietę, czy tych, którzy rzucają. Zobaczcie, jaka jest gotowość tutaj. Zobaczcie, jakie to jest odpowiedzialność i w ogóle. Po co takie sytuacje? Jesteśmy wszyscy Polakami, jesteśmy wolni. Nikt nam... tyle lat walczyliśmy o niepodległość, byliśmy tyle lat pod zaborami. Piłsudski walczył o to, żebyśmy byli krajem wolnym. W 18 roku wszedł z Magdeburga, z obozu. Wszyscy znamy historię. Był to człowiek wyjątkowy, władczy oczywiście, ale trzymał w ryzach ten naród. I jednak jesteśmy krajem wolnym. Ale powróćmy do wydarzeń. I jeszcze powróćmy do samych wydarzeń, bo całą historię wszyscy widzowie tak naprawdę znają. Oglądałeś tutaj wypowiedzi polityków PiS. Czy jakikolwiek polityk PiS-u potępił tego typu działań chuligańskich, bo z tego co ja pamiętam, wręcz PiS chyba klaskał w tym przypadku, przytakiwał, że wszystko było pięknie, fajnie. To widziałam i to mi się nie podobało, nie wiem, czy to było jeszcze zrobione kiedy były jeszcze ten normalny strajk i kiedy były te normalne sytuacje. Najbardziej mi się nie podobał Bosak. Bo Bosak przede wszystkim... To jest idiota. No jak można tutaj coś takiego powiedzieć, że piękna Una była, czy coś takiego. Kiedy mieszkanie płonęło. W ogóle absolutnie to jakiś szczeniak. W ogóle połowę tych kandydatów to się w ogóle nie nadawało na prezydenta. No właśnie, Bosakowi wczoraj dziennikarze pokazali dowody wprost, jakie były zniszczenia, a Bosak bezczelnie wprost do kamery mówił, że to jest nieprawda. A sam był osobiście tam. Lansował w swoich wyborach, na swoim ślubie i na swoich jakichś innych sytuacjach. To jest w ogóle jakiś nieodpowiedzialny człowiek i nie daj Bóg, żeby ktoś taki był prezydentem w tym kraju. Dobrze, że mamy prezydenta mądrego i odpowiedzialnego. Izo, czy nie wydaje się tobie, że jednak polskie społeczeństwo zbuntowało się przeciwko obecnej polityce PiS-u, bo jednak te kobiety pokazały swoją tą potęgę, tą moc, kiedy kilkaset tysięcy osób dzień w dzień wychodziło na polskie ulice, kiedy kobiety powiedziały, że jednak nie będą pomiatane przez rząd? Bo nie należy drażnić społeczeństwa. Nie należy drażnić społeczeństwa. Przede wszystkim nie należy drażnić kobiet. Kobiety to jest wielka siła, tak jak powiedziałam, cała służba zdrowia, wszystkie prawie dziedziny życia obsługują kobiety. Od kobiet zależy cały świat. Kobiety rodzą, kobiety wychowują nawet mężczyzn, więc należy kobiety szanować i ich zdanie. Kobiety zawsze są odpowiedzialne za rodzinę, najbardziej niby to mężczyźni, ale wcale nieprawda. Facet zapnie spodnie i pójdzie dalej, a na kobiecie wszystko spoczywa. Posłuchajcie, ja taki kawał ostatnio oglądałam, gdzie jest referendum i ktoś oczywiście z władz mówi, czy jesteście za aborcją? Tak, tak, jesteśmy, wszyscy się zgłaszają. A drugie, a teraz inaczej, a czy ktoś z was przysposobiłby niepełnosprawne dziecko? Wszyscy się skulili. Nie. Nikt nie podniósł ręki, nikt nie chciałby upośledzonego dziecka. Nie dlatego mówię, że dziecko upośledzone jest czymś złym i czymś gorszym. Ja mam koleżankę, która ma upośledzone dziecko. Wiem, ile energii i zdrowia trzeba oddać i kosztem tamtych zdrowych dzieci, gdzie cała rodzina właściwie musi się zająć tym dzieckiem i pomocą tej matce, żeby to dziecko po prostu obsłużyć, czy tam zrobić, żeby to dziecko przystosowało się w tej rodzinie. Więc wiem, jaka to jest odpowiedzialność. Ja wam powiem, przede wszystkim należy robić badania prenatalne przed każdą ciążą, czy tam w trakcie każdej ciąży, czy dziecko jest w dobrej formie, czy jest sprawne i w ogóle, bo to rzutuje na zdrowie matki. To znaczy bywają urazy okołoporodowe. Ja osobiście na przykład rodziłam Olę i w tym czasie rodziła kobieta, która rodziła martwe dziecko i ona wiedziała, że to dziecko jest martwe. Więc wszyscy byli zajęci tym porodem właśnie tego martwego dziecka i tej kobiety. Chociaż też nie wiadomo było, czy ona przeżyje w ogóle ten poród. A w międzyczasie ja rodziłam zdrowe dziecko, zdrowa matka i Ola była owinięta pępowiną.
I w ostatniej chwili dosłownie uratowano nas. Ola już miała tam jakieś tam sinice miała, dlatego że po prostu zajęli się tym dzieckiem martwym. Więc uważam, że przede wszystkim należy robić badania prenatalne i dbać o zdrowie kobiety, o zdrowie matki, tej, która musi dbać o całą rodzinę i o resztę dzieci. Tak samo jak i inne sytuacje, kiedy podejmowane są decyzje krajowe, życiowe, na miarę świata, na miarę kraju, powinny odbywać się referenda, które i liczyć się ze zdaniem społeczeństwa. No, społeczeństwa nie należy drażnić i denerwować tak, jak to zrobił PiS ostatnio. Lizo, czy twoim zdaniem, czy to nie jest wstyd dla polskiego rządu, kiedy inne kraje europejskie, z Unii Europejskiej oferują Polkom nieodpłatną aborcję, a nieodpłatne koszty tutaj leczenia, kiedy tak naprawdę w Polsce wręcz odwrotnie. Rząd nie liczy się ze zdaniem społeczeństwa, tylko sam narzuca odgórnie to, co jemu najbardziej jest wygodne, a ponadto w czasie pandemii sobie podwyższa kilkakrotnie wynagrodzenie. Czy to jest słuszne, kiedy polski budżet, kiedy budżet Skarbu Państwa tak naprawdę jest na tej granicy bankructwa, a oni sobie wynagrodzenie podwyższają. No, co oni tam robią, to pewnie tak, ale... Limuzyny kupują, w innych krajach kupuje się karetki, respiratory, no, a w Polsce kupuje się respiratory. I na to się powinno przede wszystkim zwrócić uwagę, właśnie na ten okres pandemii, gdzie jesteśmy wszyscy narażeni i nie to, że wychodzimy raz tak, a raz tak, raz się zarażamy, raz się nie zarażamy, na cmentarzu się zarażamy, a na strajkach się nie zarażamy, na marszu się nie zarażamy, a gdzie indziej się zarażamy. Nie, no po prostu należy być konsekwentnym w tym wszystkim, musimy chodzić w maskach i pilnować przede wszystkim pandemii i rząd w tym momencie powinien tego przede wszystkim przypilnować Polaków, społeczeństwa i firm, żeby to wszystko działało, żeby po prostu ludzie mieli pieniądze na przeżycie. Na Zachodzie wszyscy otrzymują pieniądze w okresie pandemii, że mogą w stanie utrzymać swoje firmy, a tutaj do czego my zmierzamy? Firmy raczej upadają. Do dziadostwa, firmy upadają, ludzie nie mają za co żyć, rodziny nie mają za co żyć. To jest w ogóle nieprzemyślane, to co w ogóle nie należy drażnić społeczeństwa i proszę na to zwrócić uwagę. A czy zauważyłaś, że tak jak mówię, po co w czasie pandemii urzędnikom kupowanie nowych, drogich limuzyn, kiedy te pieniądze można było przeznaczyć, czy to na karetki, czy na respiratory, a jeżeli chodzi o afera z ministrem Szumowskim, dlaczego właśnie te pieniądze nie zostały dotychczas rozliczone? No respiratorów nie ma, maseczek. Atakujemy to, co już było. Inni robili to jeszcze gorzej. No nie było wcześniej pandemii tak naprawdę, dopiero teraz mamy pandemię. Dobrze, ale gdzie są te pieniądze? Rzeczy i nie możemy tylko wszystkich tego. Na pewno jest nie w porządku, że jesteśmy drażnieni, a nie ma podstawowych zasad przestrzeganych tak, jak jest to na całym świecie. To znaczy, czy to jest na Zachodzie, czy w Stanach, na to się zwraca uwagę, żeby naród nie był doprowadzony do ruiny. Do tego nie doprowadzą, bo to trzeba byłoby po prostu rzeczywiście przygotować pieniądze na lockdown, na wszystkich, a prawdopodobnie na to pieniędzy nie ma. No jak Unia da, to wtedy możliwe. A jeżeli nie da, to co wtedy będzie? Nie wiem. Twoim zdaniem pozamykają nas jednak w tym roku jeszcze? Czy jednak na razie to jest tak zwany zwodzenie nas, że na razie są mniejsze zachorowania? Sytuacja jest załagodzona, tym bardziej, że na przykład tak samo jak tutaj chcieliśmy powiedzieć na temat tego strajku kobiet i w ogóle wszystkiego, no dobrze, no została wprowadzona ta klauzula, ale kto co uchwalił i jak się to skończyło, wiemy? Nic nie wiemy na ten temat. A jak szczepionki będą kosztować po 1000 zł, będzie ciebie stać na nią? Na pewno się nie zaszczepimy. Jak będą kosztować, muszą być bezpłatne szczepionki, żeby ktokolwiek na to poszedł i przede wszystkim muszą być przebadane. Dlaczego Polska jest krajem gorszym od Stanów, kiedy prezydent w Stanach mówi, że szczepionki będą nieodpłatne dla wszystkich obywateli, a u nas nie wiadomo. I u nas muszą być też nieodpłatne. A jakbyś, Izo, miała podsumować te wszystkie wydarzenia w Polsce takim jednym sloganem? Jaki naród, taki rap. Jaka świnia, taki schab.
i co byś chciała życzyć wszystkim Polakom z okazji świąt, które tuż, tuż już za ponad miesiąc czasu. Oczywiście, jest niedaleko do świąt. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Polakom, żeby się nie dzielili, żeby mądrze w rodzinach rozwiązywali problemy odpowiedzialnie. Jak będzie, to zobaczymy. Wybraliśmy, ja uważam, mimo wszystko, chociaż wiele osób jest przeciwnych, odpowiedniego prezydenta. Zobaczymy, co będzie z rządem. Rząd trzeba będzie w pewnym sensie, jeżeli trzeba, to będzie pewne trzeba osoby wymienić, będzie trzeba pewne osoby ustatkować. Chciałabym przede wszystkim, żeby w okresie pandemii wszyscy zwracali uwagi na zdrowie. Żeby oczywiście, no nie będę mówić, co należy robić, bo wiadomo, że trzeba myć ręce, że wiadomo, że trzeba używać maseczek przy stykaniu się, zwłaszcza z innymi osobami, dezynfekować ręce. Trzeba pilnować zdrowia i nie narażać, wykorzystać ten czas na scalanie rodzin. Życzę dużo zdrowia, szczęścia, spokoju, pomyślności, pojednania, no i mądrych decyzji.